Dobra, słuchajcie, więc troszeczkę Wam postaram się nagrać tego vloga z Sopotu. Zobaczymy, ale ja mam sińca pod oczami. No nie czuję się jeszcze dobrze, ale zobaczymy. Na pewno Wam dam znać, jak będą śniadania w hotelu i tak dalej. Jak ten hotel się sprawdza, żebyście w razie W mogli sobie ogarnąć ten hotel. Bo powiem Wam, że naprawdę jak na ceny z Sopotu, to akurat ten Hello Hafner naprawdę ma bardzo, bardzo dobrą cenę, więc tutaj mogę Wam na razie polecić. Zobaczymy, jak będzie całość. Jest bardzo czysty, bardzo ładnie. Widać, że to jest taki nowy budynek. Dobra. Trochę odpoczniemy. Nie chcę bez kurtki wchodzić na taras. Później Wam pokażę taras. Może wieczorem będzie ładnie oświetlony, to Wam pokażę. Także dobra. Ja teraz trochę odpocznę. Jak wyjdziemy na Sopot, to dam Wam znać. W ogóle na razie nagrywam Wam telefonem. Bo niestety zapomniałam, kurczę, karty do aparatu. Wzięłam aparat, zapomniałam karty. Więc jak znajdę tutaj jakiś sklep blisko gdzieś, chociaż wydaje mi się, że tam przy Molo jest jakiś MediaMarkt, czy tam Media coś tam, to kupię sobie kartę najwyżej i Wam będę dalej nagrywać kartą, żebyście miały może lepszą jakość. Zobaczę, jakie będą ceny. Jak będą z kosmosu ceny, to nie będę kupowała karty i nagram Wam telefony. Mam nadzieję, że będzie. Teraz Wam trochę pokażę. Mamy na naszym półpiętrze. Co ty robisz? Czemu to pika? Nie wiem. Dobra, i słuchajcie, tu wchodzimy, chyba za długo jest otwarte, zamknij to, coś nam pika. I tu już wchodzimy, słuchajcie, do naszego pokoiku. Zrobię Wam taki room tour, bo naprawdę, słuchajcie, jak na pierwszy rzut oka, ten hotel Hello Hafner, naprawdę spoko, to nie jest żadna, słuchajcie, akcja sponsorowana, sami za to płaciliśmy, niestety. Nie obraziłabym się za taką współpracę, no ale to nie tego typu chyba kanał. I słuchajcie, tu jak wchodzicie, już od razu jest łóżko. W ogóle ono jest super zabudowane. Mega mi się podobają takie łóżka zabudowane. I zobaczcie, jakie ono jest super. Mega. A to jest lustro? Nie. Aha, bo to jest ta ściana do łazienki. Nie no, mega jest. I tu, słuchajcie, przez całość jest takie wielkie okno. Można sobie tutaj odsłonić. Nie no, w ogóle petarda. Mega mi się to podoba. I tutaj mamy wyjście na taras. I ten taras też jest taki mega, mega, mega duży. Tapeta. W ogóle ta tapeta. Te orki, wieloryby, żółwie, taka błyszcząca, w ogóle petarda. I powiem Wam, że wcale ten hotel nie jest drogi jak na Sopot, to Wam od razu mówię, więc tutaj się nie bójcie. Jedna z fajniejszych ofert. I tutaj mamy schodki do góry. Ja tam dam radę wejść? No pewnie. Tak? Nie spadnę? Nie. Czekajcie, spróbuję tam wejść. Śmiało. O Jezu. Czekajcie. Ej, tu jest lustro! Nie widziałam tego lustra. O Jezu, czekaj, żebym tylko... Telefonu nie zajdzie. Słuchajcie, jest jeszcze łóżko. To jest taki rodzinny pokój bardziej. I tutaj widzicie? O, jest i Bartek na łóżku. Także coś takiego. Dobra, słuchajcie. Wczoraj nic nie nagrywałam. Nie wiem, jak cię włącza, nie? Ale dzisiaj... Dzisiaj już troszkę dla Was może ponagrywam. I dzisiaj jest spoko. Świeci słoneczko. Zobaczcie, jak jest ładnie. Zaraz Wam pokażę morze. I naprawdę jest i cieplutko. Bardzo przyjemnie, aż okulary musiałam wyjąć. Więc naprawdę jest czadersko. Moja czapa z pompon, ale mam kitkę, wiecie, i przy kitce to nie wygląda w sumie tak spoko. Ale jest przyjemnie. Czad, zaraz Wam pokażę morze. Tam w ogóle są łabędzie. Nie wzięliśmy nic dla nich. Zapomnieliśmy, ale jutro może weźmiemy. W ogóle jest tak cudownie. Wczoraj była bardzo duża mgła, dlatego wczoraj nic dla Was nie nagrałam tutaj. Bo nawet nic nie było widać. A dzisiaj jest tak cudownie. W ogóle te łabędzie i są i takie dorosłe, i takie jeszcze szare, brzydkie kaczątka. Takie, wiecie, nie takie opierzone na biało. No jest cudownie. Jest cudownie. Zobaczcie. Wymarzona pogoda. Naprawdę, jest mega cieplutko, troszeczkę wieje, ale zobaczcie, jakie spokojne w ogóle morze. Jest super. Tam stoi Bartek w ogóle. Idziemy do łabędzi, ale one są duże! Co ja milion razy w życiu widziałam łabędzie, ale w sumie chyba aż tak blisko łabędzia nie byłam. Nie byłam tak blisko. Nie wiedziałam, że one są aż tak duże. Znaczy, no nie wiedziałam, że są aż tak duże łabędzie. Jak warty. Zobaczcie, jakie spokojne morze. No jest super. Jest naprawdę przepięknie. Ej, w ogóle jakie czyste morze. Latem to morze nie jest takie czyste.
jest zasyfiona od tego wszystkiego. Bardzo ładne. Dobra, rękami marznie. Nie no, bo jest ciepło, ale troszeczkę wiatrak, więc wiesz, jak tyle trzymam rękę, to marznie, ale jest przecudownie. Dobra, wdycham jod, się inhaluję i jak będziemy coś fajnego robić, gdzieś być, to wam damy znać. No trochę będzie widać różnicę w pogodzie. Dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że przed chwilą widzieliście część naszego wyjazdu nad morze. Ogólnie wyjazd się mega, mega udał i mega mi pomógł w ogóle na moją chorobę, na mój kaszel. Naprawdę się super sprawdził. Nagrywałam dużo na tym wyjeździe, ponieważ ten wyjazd był mi potrzebny po to, aby odpocząć. Trochę po tym styczniu się zregenerować, bo nie mówię, że to był sobie miesiąc, ale dosyć trudny, ciężki i wymagający po prostu. Teraz wam chciałam pokazać moje takie zakupy z papką na szybko, które zrobiłam dzisiaj. W ogóle takie zakupy dzisiejsze wam pokażę w tym vlogu. Nie chciałabym ograniczać tych zakupów tylko do właśnie pokazywania we vlogach. Na pewno zakupy takie stricte kosmetyczne, zakupy do domu, zakupy ubraniowe, to wszystko dalej zostanie i to będzie na moim kanale. Natomiast niektóre rzeczy chcę wam pokazać we vlogach, szczególnie coś, co jest, wiecie, krótkotrwałe gdzieś, albo jest jakaś promocja, żebyście po prostu na szybko mogły skoczyć. I pierwsze, co to wam pokażę, Pepko, bo w ogóle Pepko ma tak super rzeczy do domu, a teraz to już w ogóle. I słuchajcie, pierwsze, co to kupiłam, taki domek. No taki domek pewnie z Instagrama, ze zdjęć, gdzieś kojarzycie. Taki sam domek jest w Isku za około 40 zł, w Agacie Meble chyba też widziałam za jakieś tam około 40-50 zł. Natomiast słuchajcie, w Pepku za 14,99, więc jak wam się podoba, to biegnijcie do Pepku. Ja mam zamiar to postawić, mam w sypialni taką komodę, na tle której kiedyś nagrywałam i to tam postawię i albo tu włożę jakąś roślinkę, albo tu włożę świeczki, więc to jest pierwsze. Gdzieś to muszę odłożyć. Tutaj na razie to położę. W sumie wiecie, co to za łazience też to nie wiem, nie widzicie tego w odbiciu. Ej, to w tej łazience też fajnie wygląda. Ej, no teraz słuchajcie. Spoko to tu wygląda. Zaraz wam pokażę w sumie, jak to ustawiłam no zaraz zobaczcie, zaraz wam obrócę i to też fajnie to wygląda. Może jutro jeszcze skoczę i kupię jeszcze jeden, jak będzie w moim Pepku, także biegnijcie, jeśli macie. Drugą rzeczą, to jest taki kosz, ja te kosze też już widywałam, ale zawsze mi było szkoda na to pracę, no bo wiecie, to nie jest rzecz pierwszej potrzeby, tym bardziej, jeżeli urządzacie sobie mieszkanie dopiero. Ten kosz kosztuje 19,99 i ja mam zamiar go trzymać przy łóżku i on albo będzie na gazety, albo będzie na koce jakieś. Coś takiego bardzo fajnie, na przykład jeżeli macie kominek i tutaj jakieś takie drewno przy tym kominku, też bardzo fajnie to będzie wyglądało, czy na przykład na kwiaty, możecie to też sobie na przykład tutaj podwiesić jakoś, jakieś fajne kwiaty w towarze, naprawdę jest milion, milion zastosowań, naprawdę są świetne, także nawet tak solidnie, fajnie zrobione, jak za tą cenę to myślę, że żal nie brać, naprawdę jest świetne. Aha, i co jeszcze? I to kupiłam. To już wiecie, jest taka troszeczkę objaw po prostu posiadania Instagrama, ale w sumie w domu to też będzie pięknie wyglądać. Taka cudowna ramka do zdjęć. Ta rameczka kosztowała 6,99 i to jest różowa, a była taka piękna w takim kolorze butelkowej zieleni ze złotem i szarością. Cudowna. I ja właśnie na wiosnę, lato teraz mam zamiar troszeczkę zmienić dom i zrobić, znaczy zmienić dom, zmienić wystrój, słuchajcie, przez poduszki, właśnie takie ramki, takie duperele, naprawdę możemy dużo zmieniać i chcę zmienić taki właśnie bardziej klimat, coś w tym stylu, tak jak tu widzicie, czyli butelkowa zieleń, róż, w te klimaty chciałabym mieć, oczywiście szarość dalej, ale bardzo mi się te klimaty podobają, w ogóle
jeden pokój teraz będziemy robić. Może wam nagram, jak trochę go ogarniemy, bo już część biurową tak jakby tam ogarnęliśmy, to będzie bardziej część Bartka. Natomiast ten pokój też chcę wykorzystać może jako pokój do nagrywek, bo tam mam bardzo fajne na wprost skośne okno i myślę, że byłoby to spoko miejsce do nagrywek. I właśnie tam chcemy zrobić jedną ślinę, taką tapetę. Zobaczymy jaką. Albo właśnie takie kurde liście, monstery mnie kuszą. Albo z drugiej strony coś takiego szarego, bardziej skandynawskiego. Zobaczę, co wygra. Ale właśnie myślę, że to, żeby mieć taki pokój nagrań, chociaż nie chciałabym, ja nie chcę, słuchajcie, dążyć do tego, żeby mój kanał to było coś wyreżyserowane w studiu, wiecie, i w ogóle. Bardziej chcę wam pokazać normalne rzeczy. Ja nie mam tutaj zamiaru, wiecie, robić czegoś takiego sztucznego, że to wszystko jest w jakimś specjalnym studiu. Chcę mieć po prostu pokój, żebyście miały ładne tło i tak dalej, ale na pewno nie zrezygnuję też od czasu do czasu nagrywanie, tak jak teraz na przykład vlogi w łazience. Fajnie mi się nagrywa wieczorami tutaj, bo słuchajcie, mam tą lampę i wydaje mi się, że całkiem spoko to wygląda. Dajcie znać, czy akceptujecie vlogi z łazience. Pierwszy raz te, jak to się nazywa, takie papierowe, wełniane ręczniczki bardziej w sumie. Zobaczę, jak to wygląda. Do osuszania twarzy z tami. Wszyscy o tym tak często mówią. A, fajne to jest, powiem wam. To faktycznie jest taki, jak taki celulozowy ręczniczek. 100% bawełna. No zobaczymy. Zaraz to w ogóle sprawdzimy sobie, słuchajcie, bo chcę wam właśnie pokazać, to nie będzie wieczorna pielęgnacja, to zobaczycie teraz, bo tak jak wam mówiłam o wieczornej pielęgnacji, będzie osobny filmik. Ale właśnie chcę wam pokazać taki szybki test, zrobimy, bo będę zmywała sobie makijaż olejkiem z Resi, bo zobaczymy razem, jak to zadziała. Właśnie później sobie zatrę tym. Pokażę wam w użyciu ten peeling z Fridge. Pierwszy raz go będę używała, to jest peeling 1.8 i to jest Face Peeling Orange. I to jest peeling, który przecudownie pachnie pomarańczą. Ja miałam go już w próbce, dlatego się na niego skusiłam, bo to jest taki peeling typowo z korundem i naprawdę jest fajny po próbce, no ale zobaczymy sobie, jak się stosuje. Słuchajcie, coś, na co się skusiłam, a tu wam się holo odbija. I przez chwilę się zastanawiałam nad tym, czy brać, czy nie brać, ale tak jak mówię, to jest taka nagroda za styczeń. I słuchajcie, ja też w ogóle jestem mega, mega zwolenniczką nagradzania siebie. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne według mnie jest docenianie samego siebie, docenianie swojej pracy, docenianie jakichś naszych osiągnięć, nagradzanie się za to. Według mnie to jest naprawdę mega, mega istotne. Wprowadziłam to jakiś czas temu w życie i naprawdę to daje fajne efekty. Wiadomo, słuchajcie, to nie jest tak, że nic nie robimy i się nagradzamy. Słuchajcie, pierwszy raz kupiłam sobie tak, w sumie on nie był aż taki drogi, tam był jeszcze, który zaraz zobaczycie, ale taką rzecz wysokopółkową, bardziej luksusową. Nie wiem jak się z tym czuję. Czuję się z tym fajnie na razie, ale wiecie, to, że mogłam sobie po prostu kupić, że faktycznie zapracowałam ciężko na to, aby móc sobie na coś takiego po prostu pozwolić i troszeczkę się rozpieścić. Kupiłam ten błyszczyk też z takiej ciekawości, czy faktycznie te marki wysokopółkowe, bardziej luksusowe tutaj już, czy faktycznie oferują nam tak dużo. Użyłam go jeden dzień dopiero, więc naprawdę jestem z niego zadowolona, ale to jest jeden dzień, więc na pewno jeżeli chcecie, to zrobię wam recenzję. Dosyć na ustach taki niespotykany. Jakby was interesował, to jest ten Dior Addict Ultra Gloss numer 683. Chromik. Aha, właśnie. To jest taki błyszczyk, który sobie ma drobinki, wy tego tutaj zapewne nie zobaczycie. I on ma właśnie takie duochromowe drobinki w sobie. Natomiast one na ustach, one są tak mikroskopijne, że to nie jest żaden brokat, tylko takie bardzo, bardzo drobniutkie drobinki. I to, co mnie w nim urzekło, że one odbijają właśnie na zimne tony. Jakby sam błyszczyk może nie jest do końca zimny, ale ma te drobinki odbijające w chłodnych tonach i bardzo ładnie to wygląda. No oczywiście już go teraz nie mam na ustach, ale zobaczymy. No na razie, wiecie, takie nagrodzenie siebie. Jak jesteście ciekawe, żebym nagrała film, co myślę o takim droższym kosmetyku, to nie ma problemu. Mówię, to jest no, takie bardziej wysokopółkowe, to no wiecie, no ja mam pomadki z MAC-a, z tej z Kat Von D, no to są ceny gdzieś tam około stówki, mam najróżniejsze palety cieni, też droższe. No ale wiecie, Dior to już jest taki typowo ekskluzywny produkt, więc jeżeli chcecie, to dajcie znać i koniecznie napiszcie, czy też jesteście zwolennikami nagradzania samych siebie za jakieś osiągnięcia i takiego dowartościowania siebie. Według mnie to jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie na przykład, czy to zawodowo, czy to rodzinnie, czy jesteście mamami na przykład, czy no właśnie zawodowo osiągniecie jakiś cel, nie będziecie się za te cele nagradzać, no to później wiecie, no może nie chcieć się do nich dążyć, albo fajnie sobie już na początku wymyślić nagrodę, którą sobie dacie na przykład za
osiągnięcie danego celu, czy zrealizowanie jakiegoś planu, to też zawsze daje takiego kopa. Także dajcie znać, czy wy to robicie. Ja to robię od jakiegoś czasu i dużo lepiej mi się żyje i tak przyjemniej. A ja przeszłam takie, znaczy nie chcę mówić, przeszłam, wiecie co, już wam to nieraz mówiłam, że to się na moim zdrowiu bardzo odbiło. Taki trochę, no nie chcę mówić też wyścig szczurów, bo ja tam byłam na pozycji stażysty, więc no ale w sumie walczyłam o to, żeby tam jak najdłużej zostać. Ale przeżyłam takie po prostu, nie wiem, mega zaangażowanie zawodowe. Powiedzmy coś w stylu wyścigu szczurów, ale do końca nie było tak, że z kimś konkurowałam, tylko takie, wiecie, korpo szczurek, że tak powiedzmy. I mega się to odbiło na mojej psychice, na moim zdrowiu i wiem, jak dużo siedzi w naszej głowie. Wiem, jak dużo po prostu, co mam w głowie, jak się odbija na cały nasz organizm i to właśnie uderzyło głównie w stan mojego zdrowia, na układ pokarmowy i tak dalej. Naprawdę bardzo, bardzo ciężko to przeszłam. To był czas też, w którym właśnie tak dosyć mocno przytam, ponieważ ja naprawdę musiałam brać i różne lekarstwa, i dietę, musiałam mieć dużo takich dziwnych rzeczy i tak dalej, więc nie było to dla mnie łatwe. I teraz wiem, jak bardzo ważne jest zadbanie o swój komfort psychiczny. Więc tutaj to jest jedna z takich rzeczy, jak chcecie, żebym wam trochę o tym opowiedziała, jak przezwyciężyć taką swoją psychikę, stres i trochę zapanować nad tym, to dajcie znać, to wam nagram taki filmik, bo mówię, wiem coś na ten temat, przeszłam milion lekarzy, dałam kupę kasy na lekarzy, najróżniejszych specjalizacji, okazało się, że nic mi nie jest, jestem zdrowa, tylko stres się na mnie po prostu odginajcie. Dobra, mamy olejek, nie wiem, czy go na mokrą, czy na suchą skórę. Bo nie jest to do napisane, więc co może sobie... Może smoczę trochę tą skórę, słuchajcie. Więc mam na razie dwie pompaczki. Nałożę to na ręce i lecimy. Pachnie ładnie. Ale tak powiem wam, że właśnie jakoś te oczy... O, nie widzę tego. Ja w ogóle nie lubię takich olejkowych rzeczy na oczy i... Wydaje mi się, że dużo fajniej będzie mi się sprawdzało tak, że będę zmywała oczy po prostu płynem do demakijażu, a tym olejkiem będę robiła sobie całą skórę. Ale jest to dosyć przyjemne, powiem wam. W ogóle takie, wiecie, pielęgnacje... O, matko! Pielęgnacje olejkami i tak dalej, to jest naprawdę fajne, bo możemy sobie też masaż skóry zrobić. Muszę sobie trochę poczytać o takim masażu skóry. Tylko wiecie, bo to z oczu... Ja całą skórę się przynosi i ja tak nie wiem, czy to jest do końca takie spoko. W ogóle, słuchajcie, obrabianie vlogów. Ja dopiero teraz wiem, co to znaczy obrabianie vlogów. Dobra, mam gorącą wodę, znaczy gorący ręcznik. I go przykładam teraz, tak? Ale to jest w sumie przyjemne. Jak wiecie, no ja nie używam podkładu, więc tutaj nie ma jakiejś katastrofy, ale... Oczy delikatnie sobie zrobimy. Jestem ciekawa, jak ta ściereczka się później domyje. Wiadomo, że to trzeba często prać, ale po tym tuż... O, powiem wam, że... Jestem zaskoczona, ale wiecie co? Zrobimy sobie taką próbę. I wezmę wacik z płynem micelarnym zaraz. I sobie to sprawdzimy. Ej, czyste, nie ma tuszu. Filmik o perfekcyjnym demakijażu też wam zrobię. Bo to też jest bardzo ważny wstęp do prewencji przeciwsmarszczkowej, którą chciałyście zobaczyć. Oj, na tym oku trochę więcej miałam. Troszkę mi zostało tuszu. No ale i tak bym tu mówię, użyła... O, tu trochę zostało, więc ja raczej stawiam na to, że jakiegokolwiek olejku bym nie używała, to najpierw jednak oczy płynem micelarnym, a później dopiero olejek z fridża i peeling fridge. Znajdziemy. Twarz mam smytą, ale taką delikatnie wilgotną i szpadłką sobie wyjmuję ten peeling z fridge. On musi być przechowywany w lodówce, ale to akurat z peelingiem jest żaden problem. Mniej więcej tyle nabrałam. Zobaczymy, czy... A, to jest taki fajny puszek. On jest w sumie, powiem wam, delikatny. Mechaniczne, ale wiecie, ale on jest przyjemny. To jest taki bardzo drobny korun. To jest dużo łagodniejsze niż taki tradycyjny korun. Ale cudowne. Dobra, słuchajcie, teraz wam pokażę, jak robię tą maseczkę, rozrabiam. W ogóle przebarwioną mam tą miseczkę, ale to jest nieistotne. Ja ją kiedyś po prostu czymś tam przebarwiłam. Jakąś starą maseczkę, szpatułkę drewnianą, którym to mieszam.
I słuchajcie, maseczkę mam z Chic Chic, nowość czekoladowa. Mam nadzieję, że nie macie za ciemno tutaj. Chyba nie, widzicie. Więc maseczka Chic Chic czekoladowa to jest nowość. I powiem wam, że to pachnie lepiej niż kakao. Po prostu miazga. Troszkę tej maseczki wyjmuję. Ja wam dawałam znać, ta maseczka była kiedyś dołączana gratis do zakupów. I wam to dawałam znać, więc obserwujcie mnie na Instagramie. Czekajcie, sobie wsiądę gdzieś w tle, możecie widzieć moje spodnie od piżamy, trudno. I tutaj sobie teraz wlewam tą Sylweko, ten tonik. Po prostu on mi trochę nie pasuje, słuchajcie, jako tonik, a jakoś go chcę zużyć. I zużyłam go właśnie do robienia maseczek. Wtedy dodaję swoje właściwości do maseczki, ten tonik, a jednocześnie ją rozrabia. Ja nie lubię rozrabiać maseczek stricte z wodą. O, w sumie chyba nam już spoko konsystencja. Nie wiem, czy używałyście algi, ale to zazwyczaj ma właśnie konsystencję podobną do alg, te maseczki z Chic Chic. Kocham je, mam jeszcze jedną nową. Ale dzisiaj ta znaczy jako czekoladę. Kto pamięta czekotubki z dzieciństwa, ale wiecie, takie inne, bo teraz te czekotubki wyglądają inaczej. A dajcie znać, czy pamiętacie te czekotubki z lat, nie wiem, 2000 par. Nakłada tą maseczkę i pokażę wam też to, co zawsze robię przed nałożeniem maseczki. Zawsze, zazwyczaj. Najpierw psikuję twarz, tu akurat mam tonik z Alby. O, tak ja go kocham. To jest coś cudownego. Na to bioesencja z Bandy. Zawiesiłam. Słuchajcie, mnie cały czas pytacie, czy ja wam załatwię znowu kładniczkowe do Bandy. No słuchajcie, ostatnio wam załatwiłam na tak długo i dosyć duży, więc jak wam załatwiam, to korzystajcie z niego. To nie jest tak też, że ja wam mogę po prostu załatwiać cały czas, bo to nie jest tak, że ja mam cały czas jakąś współpracę z Bandy. Pamiętajcie o tym. Więc jak już jest kod, zawsze wam daję znać i na Instagramie, na YouTubie, wszędzie i szczególnie na Instagramie, tam wam non stop przypominam. Także śledźcie mnie tam, wtedy wam to nie umknie na pewno. I kiedy mam jeszcze dosyć mokrą tą bioesencję, to po prostu nakładam sobie tą maseczkę. Taka ta saszetka z Chic Chic, jakbyście pytały, to mi na 3 razy starcza. I myślę, że tą czekoladową maskę, one chyba jeszcze są niedostępne w pełnowymiarówce, ale już wiem, że jak będzie dostępna pełnowymiarowa, to na pewno u mnie zagości, a na pewno na okres jesienno-zimowy. O, zobaczcie, tak to wygląda. Kurde, podoba mi się tutaj ten domek, wam powiem. Ten. Chyba się jutro kopnę albo do mojego pepku, albo gdzieś indziej jak będę. I kupię drugi ten domek, bo naprawdę super to wygląda. A to jakbyście pytały, to jest w ogóle, słuchajcie, monstera. Ale to jest monstera perforowana. I ona ma, widzicie, takie dziury i to jest po prostu taka odmiana monstery, coś innego. Myślałam nad normalną, zwykłą, tradycyjną monsterą, ale już tyle osób ją ma, że postawiłam na taką monsterę, tylko wiecie co? Muszę ją chyba wytrzeć, bo o, widzicie? Muszę kupić takie chusteczki do wycierania kurzu z liści, bo tej łazience się chyba strasznie kurzy i muszę ją wytrzeć. O, nie wiem, ile ona tu stoi, z miesiąc i trzeba ją wytrzeć. No, mega fajne, polecam wam tą monsterę, bo naprawdę super, super sprawa. W łazience one się fajnie podobno spisują. Słuchajcie, postanowiłam wam pokazać też takie moje szybkie zakupy. Nic szczególnego, ale postanowiłam, że w sumie jak mam wszystko pokazać w tych vlogach i mam się nauczyć vlogować, to trzeba od czegoś zacząć. I pokażę wam, żeby też nie było, że wam mówiłam, że super ekstra się odżywiam, więc są super ekstra zdrowe rzeczy, ale są też niezdrowe rzeczy. Jestem tylko i wyłącznie człowiekiem, dziewczyny i właśnie chcę wam to w sumie też w tych vlogach pokazać, że nie będę się kreować na taką, która wiecie, je awokado, mango i w ogóle wszystko super, a w ogóle fuj rzeczy nie ruszam. Nie, no jestem tylko i wyłącznie człowiekiem. Pierwsza rzecz. Wiem, że to może nie jest super ekstra zdrowe dla mojego kota. To są zakupy z Biedronki w ogóle. No, ale on to lubi i ja mu to czasem kupuję. Dajcie znać. Pewnie nie, pewnie to nie jest jakieś spoko. No, ale on to lubi, więc mu to kupuję. A w Biedronce, słuchajcie, one są w bardzo dobrej cenie tego dla, więc za 8 paczek płacicie 9 zł, więc naprawdę normalnie to kosztuje dużo, dużo drożej. Jedyne moje uzależnienie, takie hardkorowe do fast food, znaczy co nie jest fast food, ale takiego, wiecie, rzeczy instant. Ja nienawidzę zupek chińskiej, ja nie ruszę tej takiej zupki chińskiej, mnie odrzuca ten smród tego, ale pire, boczek z cebulką z Knora, kocham.
Staram się to bardzo rzadko jeść. Powiem wam, nie pamiętam, kiedy to ostatnio jadłam. Pewnie z pół roku, jak nie, nie dawniej. Ale czasem mam po prostu na nie ochotę, szczególnie przed okresem. No i wiecie, no uwielbiam, więc zaraz wjedzie na obiad pire. Do tego kupiłam takie czekolady. Wyglądają bardzo fajnie i też mają dobry skład ogólnie, bo tutaj jest na przykład czekolada z migdałami i z czym? I z pomarańczą. No, wyostrzy się. Jeszcze nie ogarnęłam, słuchajcie, jak w tym aparacie zoomować, ale no ogólnie tutaj jest spoko i tutaj mam, wzięłam taką gorzką, 70% kakao na takie, wiecie, czarną godzinę, wolę mieć to niż później jakieś batony wcinać. To wzięłam na spróbowanie, chcecie, to wam dam znać, jak to smakuje. Takie chipsy ziemniaczane, one są suszone jakieś. Tak, one są suszone, a nie smażone, też z biedry. Tanie nie były, ale wiecie co, wzięłam właśnie na potrzeby w sumie, żeby wam powiedzieć, czy to w ogóle jest spoko, czy nie. Mango, ja ogólnie bardzo, bardzo lubię mango, więc spoko. I właśnie też awokado, to jest to inne awokado, nie pamiętam, jak ono się nazywa. A, awokado has. I awokado też bardzo lubię, uwielbiam kanapki z awokado i z pomidorami, więc pomidory też są, natomiast no zimą te pomidory, wiecie, jakie są, jak ja dostaję od mamy, słuchajcie, latem, pomidory malinowe z ogródka, to jest petarda. Dalej parówki, uwielbiam parówki. Wiem, że może to nie jest najlepsze mięso w parówkach, ale ja naprawdę lubię parówki. To jest też czasem bardzo szybki mój posiłek śniadaniowy. No po prostu tak jem. Te są naprawdę całkiem spoko, mają 94% mięsa. Chyba sokoliki mają 98 albo 7, są trochę lepsze, ale te z Biedronki też są bardzo dobre. O, dwa musy, ja kocham te musy. I taki mus często zastępuje mi drugi posiłek, ale wiecie co, w sumie nie spojrzałam na skład, czy one tu mają cukier, czy nie. Ale to jest jabłko, przecier brzoskwiniowy, przecier bananowy, przecier gruszkowy, sok. Nie ma cukru. Więc spoko, więc dwa takie wzięłam na spróbowanie, mówię. To mi po prostu zastępuje bardzo często drugie śniadanie i jest spoko. Czekajcie, wyłączę sobie wodę na kawę. Serek, ten serek uwielbiam. Może też nie jest jakiś super ekstra, pewnie nie, ale go lubię i czasami go jem. O, to też co nazwam, tego wcześniej nie było w Biedrze. To są te chusteczki, o których ja wam mówiłam, wyłapujące kolor, który ja dodaję do każdego prania, czy pióry białe, znaczy jak pióry samo białe, to nie, ale pióry czarne, ciemne to w ogóle. O, i tu też znalazłam płatki takiego granepada, no to jest, zaraz zobaczymy, Parmigiano Reggiano, no właśnie, więc w płatkach to sobie też może się przydać, jest w lodówce. Skarpetki były w promce, takie na fitness, chyba 3 pary za 7 zł, więc też wydaje mi się, że spoko deal. I one są z takiego materiału, jak te wszystkie koszulki szybko snące i bardzo fajne jest to, że tu mają grubszą ten zapiętek, bo to wiadomo, czasami na fitnessie się no ociera po prostu od butów. Takich fajnych, on jest taki neonowy, tutaj tego nie widać. Może tu? O, tu widać. O, teraz widzicie, to jest w takim kolorze właśnie. Takie neonowe. Spoko. A, i teraz... A, nie. To zaraz wam pokażę, co tu kupiłam. Ale tu jeszcze kupiłam taki talerzyk, taką podstawkę. To jest niby pod sushi, jest całe takie serie, natomiast w Biedronce u mnie już zostało mało co, ale kupiłam taki półmisek. No nie mam zamiaru tego pewnie do sushi używać, ale wygląda przepięknie. Jest taki matowy, granatowy, a tu ma taki ładny wzór. Naprawdę bardzo fajny i to kosztowało 8,99, a w sumie ja nie mam takiego podłużnego półmiska, czy no w sumie jest taki mały talerzyk, wiecie, jak większą dłoń trochę i po prostu on się czasem przydaje, takie półmiski prostokątne, jak wiecie, już nie macie miejsca na stole, żeby coś ułożyć, to bardzo fajno i ten wzór mi się bardzo spodobał, one są takie fajne, matowe. I tu słuchajcie, te zakupy, o Jezu, mój kaszel cały czas, ogólnie się wkręciłam się w bullet journal, ale postanowiłam zrobić coś na wzór. Jeżeli mi się to spodoba, to zacznę później robić taki typowy bullet. Ale no na razie nie, na razie robię to, jak chcecie, to dajcie mi znać w tym vlogu, to wam w następnym vlogu pokażę mniej więcej, jak to wygląda, na jakiej zasadzie ja to robię. Na razie w takim zwykłym, ozdobnym zeszycie, ale takim zwykłym, nie z tymi kropeczkami, bo nie wiem, czy mi się to spodoba, ja nie chciałam kupować zeszytu za 3 dychy. Na razie jest ok, natomiast ja go prowadzę w celu bardziej YouTube'owo, instagramowym, tutaj takich rzeczy dla was, niż stricte takim życiowym.
bo życiowe rzeczy robię w kalendarzu i to mi w zupełności wystarcza i w buju bym tego nie dała rady po prostu robić, natomiast no zobaczymy. Zobaczymy, dam Wam znać. I właśnie, żeby to wszystko fajnie wyglądało, to po pierwsze kupiłam klej w taśmie, bo to się przydaje, w sumie pewnie nie będzie tak wysoko, taka nowość, no w sumie stwierdziłam, że spróbuję klej w taśmie. To jest wszystko z Biedronki. Ten klej, to było bardzo tanie, nie mam tu paragonu, ale to było tanie. Drugie to jest korektor, kolorowy korektor w taśmie. Zobaczcie, ten korektor ma taki pastelowo-różowy kolor, był też taki miętowy kolor, były neonowe kolory, więc w sumie fajnie też właśnie w buju, fajnie to wygląda, że jak coś tam źle napiszecie albo nie chcecie wyrywać kartek, no to musicie to zakorektorować i w sumie zrobić sobie podkład fajny, różowy, więc spoko. Do szkoły myślę, że nie bardzo, ale właśnie do takich rzeczy fajnie. A trzecią rzeczą jest taśma dekoracyjna i ona też jest w takiej rolce i to jest taśma, nie wiem czy zobaczycie, no to jest taka taśma serduszka, więc też naprawdę spoko. I to w ogóle jakieś grosze po 2 zł, po 3 zł to było. To naprawdę nie było drogie. A ostatnie to są pastelowe takie pisaki. Też właśnie wzięłam, żeby... Nigdy nie miałam pastelowych pisaków, więc w sumie... O, to jeszcze coś mam. Więc sobie wzięłam te pastelowe pisaki. Zobaczymy, jak się będą sprawdzały. Mam nadzieję, że będą ładnie pisać i że to będą właśnie takie ładne pastelowe kolorki. One kosztowały chyba 9 zł, jakoś tak. A, i tu jeszcze te takie karteczki indeksujące. I one są, nie wiem, czy to jesteście w stanie zobaczyć ten wzór, ale one są... No, dobra. One są w takie ptaszki. O, tu widzicie, są w takie ptaszki w takich ładnych zielono-niebieskich odcieniach. To wszystko. A nie, to nie wszystko. Jeszcze jedną rzecz kupiłam. Zapas chusteczek higienicznych, chociaż na szczęście jakiegoś mega kataru nie mam. Ale czekajcie, jeszcze Wam coś pokażę, co wczoraj. Kilka z Was mi też o tym pisało i ja już kiedyś o tym czytałam. I w sumie zapomniałam o tym. Kupiłam to w Rossmanie. Jakbyście szukały pyłku kwiatowego i chciały go kupić, to jest w Rossmanie. I to ma bardzo dużo właściwości i właśnie polecane jest też jednym z takich wskazań jest brak odporności, więc dajcie znać, czy spożywacie, pijecie ten pyłek kwiatowy. To trzeba rozrobić z wodą, bo to musi napętnić, tak trochę rozpuścić, zawiesić. Ja dzisiaj pierwszy dzień to wypiłam i to było dla mnie strasznie, strasznie słodkie. Ja wiem, że są różne pyłki, niektóre są gorzkie, to dodatkowo trzeba osłodzić miodem. Ja normalnie słodycze jem, ale nie słodzę napoi, znaczy typu kawa, herbata i tak dalej. Więc miałam trochę problem z wypiciem tego, ale robiłam to z wodą. Natomiast stwierdziłam, że jakbym zrobiła to z herbatą, to byłoby to spoko. Wiem, że to też nie może być poddane zbyt wysokiej temperaturze, ale dajcie mi znać, czy właśnie robicie to z herbatą. I jeszcze myślałam, że na przykład sobie też może zrobić taki ten roztwór tego pyłku i dodawać do jakichś koktajli, żeby wtedy właśnie tym tak jakby trochę słodzić. Więc dajcie mi znać, jeżeli spożywacie pyłek kwiatowy, jak to robicie i czy można na przykład też do tej wody na przykład dodać sok z cytryny, żeby to był miód, cytryna i ten pyłek kwiatowy, na przykład imbir jeszcze, żeby to nie było takie słodkie, więc dajcie mi koniecznie znać. Zaraz Wam jeszcze opowiem, usiądę i Wam opowiem o historii, jaka mnie dzisiaj spotkała. Mam postawić do nagrywek. I słuchajcie, jaka sytuacja mnie dzisiaj spotkała, w sumie to nawet nie jest śmieszne. Ej, kocie! Zaraz Wam pokażę. Ej! No co to jest? Zaraz Wam pokażę, co mój kot zrobił. Zdążyłam zostawić kwiata ze stołka, na którym... Psik! No! Pamiętacie, jak Wam pokazywałam, że przesadziłam kwiata? Kot chyba też chce przesadzać. Matko boska, wysypał mi ziemię z kwiata. Pokażę Wam zaraz, ale po prostu masakra. Kotek! Zaczekajcie, muszę odstawić tego kwiata, bo będę miała całą ziemię na dywanie. Dobra, słuchajcie, wróciłam, bo po prostu, no masakra, mam po prostu ziemię na dywanie, w dywanie wszędzie. Masakra, dobra. A propos, słuchajcie, polskiej policji. Ja już słyszałam różne historie a propos polskiej policji. Moja przyjaciółka, słuchajcie, kiedyś wiecie, jaką miała sytuację? A propos niereagowania polskiej policji na cokolwiek. A więc mojej przyjaciółce kiedyś, akurat to nie było na szczęście jej auto, ale pod blokiem, na jej oczach ukradli auto. Ona kilka bądź kilkanaście, już nie pamiętam ile to było, kilkanaście razy dzwoniła na policję. Policja była 200, budynek policji był 200 metrów od miejsca, gdzie kradli to auto, to było tak nad ranem. Ona to wszystko widziała, słuchajcie, z bloku, po prostu przez okno dzwoniła na policję, gdzie mieli naprawdę kawałek z buta, by doszli tam w 2 minuty, nawet nie. I wyobraźcie sobie, że policja w ogóle nie zareagowała na to. I to ona, nie wiem, tam z pół godziny czy z godziny wydzwaniała na tą policję, informowała ich, że nie wiem, że kradną auto, że włamują się do auta, że weszli już do tego auta. No wiecie, jak ktoś otwiera łomem około 4 nad ranem auto, to na pewno nie jest jego auto, tak? I w ogóle, i słuchajcie, policja w ogóle nie zareagowała, nie przyjechała i przyjechali dopiero, a jak oni ukrali to auto, wyjechali tym autem, wtedy dopiero policja, słuchajcie, przyjechała.
nie chcę tutaj negować, nie będę też mówić gdzie, co, jak, co to się działo, ale nie chcę też mówić, że to wiecie, była ustawka, no ale dopowiedzcie sobie sami resztę. To pierwsze, a mnie dzisiaj spotkała, słuchajcie, taka sytuacja, byłam w jednym, w takim mniejszym mieście. No i parkuję auto, słuchajcie, na takim parkingu płatnym, na uliczce, gdzie pełno domów jednorodzinnych i tak dalej. I słuchajcie, wychodzę z tego auta i czuję mega, mega smród gazu. Ja mówię, kurde, jest jakiś had, ale wiecie, to nie było normalne, bo czasem, wiecie, jakieś auto przejedzie i czuć ten gaz, albo gdzieś na stacji i tak czasem trochę czuć ten gaz, ale słuchajcie, to co tam, smród tego gazu, to był taki, że tam nie szło oddychać, tak, gazem, więc rąbało. No ale w sumie mówię, dobra, no może, nie wiem, ktoś coś, okej. I w sumie, no zaniepokoiłam się, ale olałam temat. I słuchajcie, siadam, później załatwiam to, co miałam załatwić, siadam do auta. Słuchajcie, w moim gazie, w moim aucie było takie stężenie gazu, że ja się aż autentycznie, słuchajcie, przestraszyłam. Na zewnątrz było jeszcze gorzej, więc siadłam szybko w to auto, otworzyłam okno na maksa i ruszyłam, żeby stamtąd wyjechać. Musiałam po jakiejś tam godzince wrócić w to samo miejsce. I słuchajcie, wracam, parkuję w tym samym miejscu, zdążyłam podjechać dosłownie autem do tego miejsca i znowu czuję ten smród gazu, słuchajcie. Mówię, dobra, słuchajcie, mówię, jadę, bo no nie chcę ryzykować, bo to jest, słuchajcie, jedna głupia iskra z czegoś i naprawdę może stać się tragedia. No ale musiałam coś załatwić, musiałam tam zostać już, więc po prostu przeparkowałam auto według mnie bezpieczniejsze po prostu miejsce, w jakieś bezpieczne miejsce. I słuchajcie, idę i tam stało auto. Takie, no nie będę tu za dużo mówić, bo też wiecie, no nie daj Boże, nie chcę się w jakieś tam problemy wmieszać. Stało auto, bardzo nowe auto w bardzo, bardzo złym stanie. Bardzo dobre auto w bardzo złym stanie i słuchajcie, z niego śmierdział ten gaz. Ale słuchajcie, mówię wam, to było do takiego stopnia, że jakbyście otworzyły butlę gazową dosłownie. I mówię, nie no, słuchajcie, coś jest albo nie tak. Albo to auto jest na gaz i z niego wycieka ten gaz. No wiecie, to naprawdę wystarczy, że ktoś papierosa zapali albo jakaś głupia iskra pójdzie, tak? To naprawdę było takie stężenie, więc mówię, dobra, jest obok budynek policji, więc co zrobię? Pójdę na policję i im to powiem. Słuchajcie, wchodzę na policję, oczywiście policja ze mną nie chciała rozmawiać i rozmawiał ze mną pan z jakiejś recepcji. I pan się zapytał, czy to jest moje auto. Ja sobie myślę, kurde, koleś, jakby to było moje auto i z niego bym czuła taki gaz, na pewno bym szła na policję, a nie dzwoniła na asystansa, czy w ogóle na coś, tak? Czy no, sama się jakoś tym zajęła. No, mówię, nie, że aha, no okej, okay, no jak nie pani auto, to okej. Okay. Ja mówię, no ale to auto stwarza zagrożenie, słuchajcie. No i ja muszę policji kuźwa mówić, bo im się dupy nie chce. I to też było, słuchajcie, to był maks 100 metrów, słuchajcie, to było po drugiej stronie ulicy, naprawdę. I właśnie mówię im, że no, że kurczę, że to auto stwarza naprawdę zagrożenie. Mówię, nie wiem do końca, czy to jest to auto, czy może dom obok, ale najprawdopodobniej to było to auto, bo po prostu przechodząc obok tego auta, to była jakaś totalna masakra. No i im o tym powiedziałam, to pan policjant powiedział, że nie, że oni z tym nic nie mogą zrobić, że jak mi się chce, to ja mogę zadzwonić na policję, na straż. Jak mi się chce, to ja mogę zadzwonić na straż. No i się zapytałam, czy oni w ogóle pójdą zobaczyć to auto, czy to jest na pewno z tego auta, no bo wiecie, ja też nie chcę do obcego auta podchodzić, tak no kurde, nie będę chodziła i wąchała, tym bardziej, że po pierwsze, jeżeli to jest auto, to stwarza to dla mnie zagrożenie, nie będę swojego życia narażała, po to jest właśnie policja. A po drugie, no kurde, no nie znam się też, tak? Nie wiem, czy to jest z tego auta, to oni powinni takie rzeczy wiedzieć. Nie, pan w ogóle, nawet policjant nawet się nie wychylił za okno. Ten pan z recepcji, to nie był policjant, ten pan z recepcji, to na pewno. Wyjrzał tak przez okno, popatrzył, wrócił się i powiedział, że no jak pani ma ochotę, to może pani zadzwonić na straż. I to będzie tyle, myślę, że i tak styknie. A jeszcze myślałam a propos tych olejków myjących, co wam wczoraj pokazywałam recję, bo wiecie, że chcę robić wam takie porównanie olejków. To słuchajcie, jeżeli macie jakieś olejki, które chciałybyście zobaczyć, albo takie pasty olejowe myjące typu czarszki, bo bardzo się zastanawiam nad tą pastą myjącą, tym balsamem myjącym od czarszki. Jeżeli chcecie jakieś takie kosmetyki zobaczyć w tym porównaniu, to koniecznie napiszcie mi na dole, ja się w to zaopatrzę i zrobimy taki filmik. Więc to wszystko. Na razie daję wam buziaka. Może jeszcze wrócę.